Dzień dobry, witamy Państwa słonecznie, pomimo tego, że troszeczkę się ściemniło. Sandra Myszkowska. Sylwester Perowicz w doskonałych humorach. Będziemy teraz tańczyć i dziś rozmawiać o czaczy. Z nami Ewa Grodzka, Kimama Dance Studio. Witamy Cię pięknie. Witam serdecznie. Najpierw zaznaczmy, że będzie konkurs. Będzie konkurs. Szanowni Państwo. Co do wygrania. Tańcz ze mną, a dokładnie z Kimamą. Tańcz z Sylwestrem Perowiczem. Tak, może ja też będę na tych zajęciach, aczkolwiek jeżeli to zwycięzcą okaże się pan, Sandra także oferuje swoją pomoc. Szanowni Państwo, do wygrania dwie wejściówki. Wystarczy wejść na nasz profil na Facebooku Galaktyka Pomerania. Już za chwilę pojawi się pytanie. My na razie chyba go nie zdradzajmy. Zdradźmy. Jak już wspomniałam, rozmawiamy dziś o czaczy. Gdy Polacy myślą o czaczy, w uszach brzmi piosenka Czy czuje pani czacze? Czy czacze pani zna? Ewo, jakie jest pytanie? Kto jest wykonawcą tego piosenki? Utworu, tak. Dokładnie. Odpowiedzi należy przesyłać na naszym facebookowym profilu Galaktyka Pomerania. Uprzednio trzeba oczywiście nas polajkować. Kto pierwszy, ten lepszy. My dziś będziemy uczyć się na żywo specjalnie dla Państwa. Sandra zna kroki. To takie małe usprawiedliwienie dla mnie, bo ja jeszcze się tego nie uczyłem. Także proszę wybaczyć mi moją nieporadność. W tym tygodniu Sylwester się nie wymiga, Ewo, bo w tak, tamtym tygodniu... Tak, ja dzisiaj go zatrzymam. Tak, tak. W tamtym tygodniu musiałam sama tańczyć. Kto pierwszy, ten lepszy. Zachęcamy do tego. Sandra będzie na pewno na tych zajęciach i oferuje swoją pomoc, ale Ewo, już do rzeczy. Troszeczkę historii i troszeczkę informacji na temat tego, skąd w ogóle wywodzi się czacza i jakim tańcem jest czacza. Generalnie ta czacza, którą większość z nas zna, łączy się z tańcem towarzyskim, ale to, co widzimy na turniejach czy na tańcu towarzyskim, jest to już czacza taka trochę przystosowana do jakichś tam reguł, które zostały stworzone, ale sama czacza, zresztą tak jak i salsa, jak i tango, wywodzi się tak naprawdę z ludu. To ludzie zaczęli to tańczyć z ulicy, bawili się tą muzyką. I tak samo właśnie jest z czaczą. I troszeczkę też różni się jakby charakter tej czaczy, że tak nazwę kubańskiej, od cza-cza-cza, którą znamy właśnie z turniejów. No bo nie tańczymy dla zawodów, tak? Tą czaczę, którą też uczę między innymi, ona służy tylko i wyłącznie do zabawy, do tego, żeby się bawić jej muzyką i rytmem, a nie do tego, żeby pokazywać się przed sędzią. Więc myślę, że jest to fajna forma. Jest to troszeczkę wolniejsze niż salsa, a salsę już troszeczkę znacie. No pewnie, my tak, jesteśmy tak. Starzy tancerze po prostu. Wyjadacze. Więc salsę znacie i czacza jest to taka, jeżeli chodzi o muzycznie, jest to trochę wolniejsza wersja, aczkolwiek trochę więcej kroków jest do zatańczenia. Wynika to z tego, że Latynosi troszeczkę się nudzili i pomiędzy tam, gdzie była pauza, teraz będą takie tak zwany kroczek chassé, że tak to określę bardziej fachowo i trochę tam więcej trzeba tymi nóżkami przebierać, ale a czy myślę, wyjątkowo że na przykład ja mogę robić sobie tą pauzę zamiast tego dodatkowego kroku? Nie ma takiej opcji. Nie możesz. Czyli ja muszę wchodzić w schemat. Muszę wchodzić w schemat. Schemat, tak. Jak uczymy się, to uczymy się porządnie, tak jak ma być. Nie ma ściemy. Ewo, powiedz, kto może nauczyć się czaczy? Czy to jest taniec, który wymaga już jakiegoś doświadczenia? Szukam znowu wymówki. Ja wiem. Taka osoba i taki laik jak ja, który totalnie jest nietaneczny i w ogóle nie chciałbym powiedzieć tego słowa, ale po prostu nie rusza się. Wiesz co, powiem ci tak, no nie zgadzam się z tobą, bo już tam po tych kilku tygodniach już tam wiem, na co cię stać, także myślę, że spokojnie dałbyś radę. A czy na przykład osoby w okularach dadzą radę, bo też się zastanawiam. Tak, w soczewkach również. I w kraciastych koszulach również, też, i w brązowych tak. butach też. Sznurowanych, jak najbardziej. Jeans nie przeszkadza? Również. Nie dyskwalifikuje. Czy kroki, które dziś poznamy, można również tańczyć solo, czy tylko tak w parze? Można tańczyć solo jak najbardziej. Ten schemat, który... I w rozpuszczonych włosach. I w rozpuszczonych włosach też, tak. Włosy są bardzo ważne u kobiety, naprawdę, z nimi można zawojować. No i teraz zgubiłam wątek, o czym mówiliśmy. Czy samemu, czy w parze? Jak lepiej? Można i samemu w parze, zawsze jest raźniej, to nie ulega wątpliwości, ale można samemu i też jest fajnie, można i w parze, i samemu, to też jest jeszcze ciekawiej, bo mamy większą różnorodność i każdy się bawi, ponieważ
partnerki bardzo często lubią wykorzystywać te momenty, kiedy mogą potańczyć sobie trochę solo, bo tak muszą się podporządkować partnerowi. Zresztą tak jak i w salsie, jak i w wielu innych tańcach, bo to partner decyduje, partner prowadzi. A tutaj mamy wtedy pole do popisu, żeby trochę poszaleć. Ewo, bo w tamtym tygodniu, jak rozmawialiśmy tutaj z Magdaleną, powiedziała, że będą bioderka przy zumbie. Sylwester się troszeczkę zawstydził, zniknął, jak wiemy, w połowie pokazu. Czy czacza jest również wymagająca, czy po tej nauce będą nas bioderka bolały, czy raczej nogi, czy po prostu będzie tak spokojnie, że Sylwek da radę? Myślę, że zrobimy spokojnie, bardziej się skupimy na samym kroku, na nogach. Biodra zostawimy. Generalnie ja preferuję, że mocne ruchy bioder są bardziej przeznaczone dla kobiet. Facet ma być facetem. Sylwek też dawał radę. Ale dawał radę, ja wiem, że jest że Sandra, ja nie chciałbym, rekordy popularności nie chciałbym mówić na YouTubie. Co pisali internauci na temat... Ale naprawdę coś pisali? Tak, ojej. Ale to myślę, że zachęcam wszystkich Państwa do tego, naprawdę? Samemu zobaczyć i skomentować. Było naprawdę rozrywkowo i tu, niezależnie od tego, czy było bardziej, czy mniej zaawansowany, jeżeli chodzi o poziom, Sandra dała radę z tymi biodrami. No ba. Dobrze, jak to mówi klasyk? Do brzegu. Do brzegu. Cytuję ciebie. Dobrze. Wstańmy, pokażmy. Dobrze, spróbujmy. Jak to spróbujemy wszystko? Sobie krok podstawowy. Na razie na liczenie, tak żeby nas nie stresować muzyką, tak, bo czasami wiemy, jak to jest, muzyka w tańcu nie przeszkadza. Ja widzę, że ja mam inne buty od was, więc chyba będzie mi ciężej. Na pewno. Wiesz co, możesz spróbować w obcasach. Nie wiem, czy będzie ci łatwiej, ale... Albo na bosaczka. Do odważnych świat należy. Myślę, okay. Że... Do rzeczy, tak? Do rzeczy, tak, do brzegu. Ja lubię dużo mówić, więc pewnie będę i tak przeszkadzał, ale kontynuuj. No właśnie mamy problem, bo ja też, wiesz, więc to tak jest... No to będę was spróbujmy zatarniać. Okej, okay, zaczynamy od prawej nogi w miejscu. Na raz, na dwa wychodzimy do przodu. Dwa, na trzy wracam na prawą nogę. Trzy i teraz dostawiam lewą nogę do prawej i robię trzy małe kroki. Krok, krok, krok. Na sześć, prawa noga idzie do tyłu. Sześć, na siedem wracam na lewą. Siedem i znowu mam, dostawiam nogę i znowu trzy małe kroczki. Krok, krok, krok i teraz lewa do przodu. Dwa, trzy i trzy kroczki. Krok, krok, krok i sześć. Siedem i krok, krok, krok. Więcej i gracji, dwa. Sylwek. Trzy, on jest tak skupiony. Raz, dwa, trzy. Sześć, krok. Siedem, cza, cza, cza i dwa. Trzy, cza, cza, cza i sześć. Teraz siedem, już, Sylwek, możesz cza, nawet cza, cza, polajkować cza sobie dwa. Na fejsie różne rzeczy. Salsa, cza. Dodać do umiejętności. Tak, cza, cza w CV. Myślę, że właśnie w moim CV to będzie niezbędne. Cza, cza, cza. Nowe zainteresowanie Sylwestra Perowicza. Ewa, a tam była taka dziwna figura. My jej nie umiemy jeszcze. Obrót w prawo. Obrót w prawo. Bo to już umiemy, nie? Bo widzę, że super idzie. Tak. Jak już Sylwek potrafi, to i Sandra tak, potrafi, to więc Sandra możemy potrafi, dalej. To idziemy dalej. Obrót w prawo. Popatrzcie raz, tak, dla przypomnienia. Też zaczynam od prawej nogi i trzymam rytm dokładnie taki sam, jak przy kroku podstawowym. Idę sobie swobodnie ze swoim prawym ramieniem i robię po prostu obrót, tak? Popatrzcie raz, tak? Czyli mam raz, dwa, trzy, cza, cza, cza i do tyłu sześć, siedem i cza, 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 podstawowy, dwa, trzy, cza, 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 sześć i obrót w prawo, raz, dwa, trzy, cza, 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 sześć, ciężka sprawa, siedem, cza, cza, dlatego mówię... Ja obiecuję odrobić lekcję, ale spróbujmy jeszcze raz. Jeszcze raz, ale spróbujcie najpierw popatrzeć, tak, nie róbcie, tak, raz tylko spójrzcie. Idę za prawym ramieniem, zaczynam od prawej nogi, tak? To jest moje raz, dwa, trzy i później mam te trzy kroczki. Cza, 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 dokręcam obrót, prawa noga idzie do tyłu. Sześć, siedem, cza, cza i raz, dwa, trzy, cza, 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 sześć. Umiem. Jeszcze raz, cza, cza i raz, dwa, trzy, cza, 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 sześć. Siedem, cza, cza i raz, dwa, trzy, cza, 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 sześć. Podstawowy, cza, cza, raz, dwa, trzy, cza, cza, pięć. Obrót w prawo, cza, cza, raz, dwa, trzy, cza, cza, pięć.
6, 7, cza-cza, raz. Sylwester, ale jak ja już podłapałem, to ty mi przerywasz. Przepraszam, już jestem cicho. Ale to dlatego tak cicho było, nic nie mówił, że tak, się skupił. Ja nie mam tydzień temu było tak samo, cicho, cicho, a potem bokiem, bokiem i po prostu zostałam sama. Nie, ale teraz nie dopuścimy do tego, bo za chwilę będziecie tańczyć razem, tak? Ja taki mam plan. Jak razem? No razem, w parze. W parze? A jak ty myślałaś? No oczywiście. Sandra, tam jest partner, więc będzie z tobą tańczył. Nie, tu jest partner. A? To jeszcze raz przeświczmy. Tak, jeszcze raz i z muzyką bym proponowała, bo myślę, że z muzyką będzie dużo fajniej. Dobra. Mamy jeszcze trochę czasu. Także prosimy realizatora o Baza. Muzykę. Ile czasu? Tak, zaraz. Okej, trochę będzie szybciej. Liczyć będzie. Raz, dwa, trzy, cza, cza, pięć, sześć, siedem i. Raz, dwa, trzy, cza, cza, pięć, sześć, siedem, cza, cza. Raz, dwa, trzy, cza, cza, sześć, siedem, cza, cza. Dwa, trzy, cza, cza, sześć, siedem, cza, cza. Dwa, trzy, cza-cza, sześć, siedem, cza-cza. Dwa, trzy, cza-cza, obrót w prawo, cza-cza. Raz, dwa, trzy, cza-cza, sześć, siedem, cza-cza. Dwa, trzy, cza-cza, obrót w prawo, cza-cza. Raz, dwa, trzy, cza-cza, sześć, siedem, cza-cza. Raz, dwa, trzy, cza-cza, sześć, siedem, cza-cza. Dwa, trzy, cza-cza. 6, 7, cza-cza, raz, dwa, trzy. Pogubiłam się. Okej, okay. Nie, jest, jest okej. Okay. Spróbujemy w parze, dobrze? Zróbmy tak, stańcie naprzeciwko siebie, proszę. Chodź, kochany, z Sandra. My się mamy dosyć tyle, tyle razem, oj, okay. Nieważne. I teraz spróbujemy w parze, okej? Okay? Mhm. Ja zatańczę, Sylwestrze, z tobą te kroki, tak? Żeby a może we dwójkę zatańczyć? Nie, 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 ty stój, no tu, dobra. Stój tu. Ty się tu ze mną, wiesz. Mhm. Wiesz. Zaczynasz od prawej nogi, tak jak tańczyliśmy, a my zaczynamy od lewej w miejscu. Czyli ja będę jeszcze robił na odwrót. Tak. Czyli ja mam jeszcze trudniej. Wiesz, co to znaczy dla faceta? Ale nie stres, ale zacznę, ja robię z tobą, jestem twoją pomocą dydaktyczną. Dobrze. Zaczynamy od lewej nogi, tak? Jest raz, do tyłu, dwa, trzy ja i cza, cza, cza i sześć, siedem, dołączaj, cza, cza, cza i dwa, trzy, cza, cza, cza i sześć, siedem, cza, cza, cza i pięknie. Look at me. Cza, 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 siedem, cza, 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 dwa, trzy, cza, cza, cza i sześć. No pięknie, dobrze, to spróbujmy teraz w trzymaniu. Bystre dzieciaki. Ale obrót też dodamy, Sandra ojej. Będzie robić, bo jej dobrze wychodziło. No, także myślę, że tak, dacie radę spokojnie. Za co powinienem cię chwycić? W pierwsze trzymanie najprostsze. Partner pokazuje, partnerka się zgadza. O, albo nie, jak partner jest drogą wyjątku, albo tak. Mamy to ustalone. Tak, okej, okay. I próbujemy raz jeszcze. Uwaga, i od lewej partner, jeszcze raz, i raz, dwa, trzy, cza, 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 sześć, siedem, cza, cza, raz, dwa, trzy, cza, cza, pięknie, cza, cza, dwa, trzy, cza, cza, sześć, siedem, cza, cza, dwa, trzy, cza, cza, sześć, ja nie mogę rozrzucić bioder, bo... Bo się pogubił. Tak? Masz skupioną twarz. Dobra. Cza, cza. No okej, okay, jakoś super. Takie naturalnie te dłonie trzymasz, chyba jesteś zestresowana. Nie, musicie się rozluźnić trochę, tak? To jest normalne na początku. Rozluźnić się. Tak, ja to mówię, nasza to pierwsza jest, lekcja. Tak, to jest wasza pierwsza lekcja, to nie jest tak na turniej, to jest impreza. Tu wszystko musi być luźne, tu się bawimy. Balety, rozumiesz. Balety, tak, jak na imprezie. Alkoholu brak, ale może spróbujmy z muzyką, bo mamy już w zasadzie też ostatnią tak, chwilę. Tak. To próbujemy z muzyką. Podstawowy krok. Podstawowy krok, sobie... już obrót dajemy. Uwaga. Partner zaczyna od lewej nogi w miejscu. Spokojnie. 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy. Cza-cza. 6, 7, cza-cza. 2, 3, cza-cza. 6, 7, cza-cza. Raz, 2, 3, cza-cza. 5, 6, 7, cza-cza. Raz, 2, 3, cza-cza. 6, 7, cza-cza. 2, 3, cza-cza. 6, 7, cza-cza. 2, 3, cza-cza. 6, 7. Ale Sandra ma przepiękną sylwetkę, naprawdę. Beata też kiwicz 10. Cza-cza. Chyba nie tam. Cza-cza, 2. Oho, 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 oho
Ale super, super, naprawdę, gratuluję. Dziękujemy wam. Ci pięknie, Ewo. Niesamowite emocje. Powiem wam tak, ja bardziej się zestresowałem, niż się zmęczyłem, więc nie wiem, to po prostu chyba nie jest dobry pomysł. Bardzo ładnie ci wyszło dziś, naprawdę. Nie, bardzo fajnie. Jest to przynajmniej tak dobrze jak pierwsza tobie. Pierwsza wrzucę filmik z YouTube'a na nasz profil facebookowy. Tylko nie, proszę, o nie oznaczaj. Oj, oznaczę. Ja powiem, że jestem zawsze z was dumna, że chcecie, że próbujecie tutaj razem z nami te kroki podstawowe ćwiczyć, bo zdaję sobie jest sprawę... Trudniej, kolejne kroki? To zależy, bo jest łatwiej, bo już krok podstawowy nie robi. Krótkiej przerwie, jak sami Państwo widzicie, trudno mi okiełznać Sylwestra, który rzeczywiście został pobudzony tańcem czaczy przed kilkoma minutami. Sylwester jeszcze... Czy czuje Pani czaczę? Czy czaczę Pani zna? Oczywiście. Ale nie drążmy więcej. Z nami kolejny gość. Będziemy teraz rozmawiać o kobiecie przedsiębiorczej. Dokładnie. Maja Rudzka. Przedsiębiorczość jest kobietą. Rozmawiamy o nadchodzącym spotkaniu. Witaj, Maju. Witam, witam. No jak to jest z tą kobietą i jak to jest z tą przedsiębiorczością i czy ona jest faktycznie kobietą, czy jest mężczyzną i jak przełamujecie ten stereotyp? No właśnie na takich spotkaniach odpowiadamy na to pytanie, musisz Sylwestra się pojawić, wtedy dowiesz się wszystkiego. To jak to spotkanie jest także dla mężczyzn? To spotkanie jest dla wszystkich kobiet, ale nie zabraniamy panom również odwiedzać nas na naszych spotkaniach. Są zawsze mile widziani, bo przecież dążymy do tego, żeby tutaj równouprawnienie było przestrzegane. Bo generalnie przedsiębiorcza kobieta to jest taki projekt. Czy mogłabyś powiedzieć coś o tym projekcie? W ogóle skąd się zrodził taki pomysł, żeby dokopać panom, mówiąc kolokwialnie? Nie, to nie jest, żeby dokopać panom. To jest projekt, który jest jednym z wielu projektów Studenckiego Forum Business Center Club. Powstało akurat w Szczecinie w roku 2010. No cóż, no ma za zadanie wprowadzić kobiety w świat przedsiębiorczości, bo jak wiemy, kobiet jest mniej na pewno w tym świecie biznesu i my pomagamy im się wdrożyć, pomagamy przełamać te bariery, żeby miały szansę zaistnieć. Co może być powodem tego, że kobiety, nie chciałbym tego powiedzieć, że słabiej sobie radzą, ale że jest ich po prostu mniej mężczyźni. W tej przedsiębiorczości? Czy to my, mężczyźni, jesteśmy takimi szowinistami i tylko ufamy innym panom, jeżeli chodzi o biznes? Dochapacie, mówiąc kolokwialnie, do stołka, to po prostu nie da rady was zerwać stamtąd. Maju, tak to jest właśnie? To znaczy, no nie wiem w sumie, z czego to wynika. Właśnie to próbujemy kobietom uświadomić, że są tak samo mają prawo do tego, żeby dążyć do celu i spełniać swoje marzenia. Może to wynika z tego, że... No nie wiem, jakieś to ma podłoże psychologiczne, może o to chodzi, ale... Jest macierzyństwo i to czasami wybija z rytmu i ta kariera gdzieś tam jest przerwana. Może skupmy się na samym spotkaniu. Przedsiębiorczość jest kobietą. Już 8 marca, w zasadzie bardzo fajny termin, bo pewnie, no będą, właśnie, kwiaty, pewnie będą kwiaty. Znaczy, wiesz, że on nie wiedział, co to za święta? Jeszcze widziałem. O godzinie 17. Wiem, że za dwa dni po 8 marca jest Dzień Mężczyzny, a wcześniej jest Dzień Kobiet, więc myślę, że to akurat bardzo fajnie się składa. Ale do rzeczy, przedsiębiorczość jest kobietą. Spotkanie, na którym będziecie rozmawiać o czym i kogo będzie można tam spotkać? To spotkanie będzie 8 marca, jak tutaj już powiedzieliście. Dzień Kobiet to taki symbolicznie cudowny dzień. Spotkamy się na kolejnym spotkaniu Przedsiębiorczej Kobiety, którego tematem będzie Przedsiębiorczość jest kobietą. W klubie Elephant The Club, to jest, mieści się w 13 Muzach, Plac Żołnierza Polskiego 2, pewnie wszyscy wiedzą również. W godzinach od 18 do 21.
Będzie bardzo dużo atrakcji, między innymi pojawi się Monika Pyrek, stylistka Maja Holzman, psychoterapeutka pani Alicja Jankowska. Którą znają państwo z naszego programu, tak? Pani Alicja co tydzień z nami w poniedziałek, teraz w najbliższy poniedziałek także. Tak, już też wszyscy są podekscytowani. A do tego na sam koniec warsztaty ze sztuki wystąpień publicznych i autoprezentacji. Także no każdy znajdzie, mam nadzieję, coś dla siebie. Będzie naprawdę dużo się działo. No, też... Może powiedz, jakich pytań możemy spodziewać się, jeżeli chodzi o panie, które będą uczestniczyły w tym spotkaniu, o co będzie można je zapytać, o co wy jako organizatorzy i ty jako koordynatorka planujesz zapytać m.in. Monikę Pyrek, Maję Holzman, czyli kobiety, które można powiedzieć w pewien sposób osiągnęły sukces. Tak, tych pytań jest naprawdę dużo i też sama miałam problem z wyborem tych najważniejszych, bo to są tak różne postaci i naprawdę wszechstronne, że ciężko spytać o jedną rzecz. Będziemy na pewno rozmawiać o tym, dlaczego i czy tak rzeczywiście jest, że kobiety boją się spełniać swoje marzenia i spełniać w biznesie. No właśnie na te pytania odpowie nam pani psychoterapeutka. Między innymi dowiemy się też, jak kreować samą siebie, czego nie powinnyśmy zakładać, ubierać albo robić, żeby dobrze takie się prezentować. Tak, będą to takie wskazówki. A z Moniką Pyrek no, porozmawiamy o jej karierze, o tym, jak doszła do tego, gdzie jest teraz, jak się czuje między innymi po skończeniu kariery. Bo dzieje się w jej życiu. Tak, teraz. Dzieje się bardzo dużo, dlatego będziemy pytać i pytać. Mam nadzieję, że każda z pań też będzie miała okazję do zadania pytania. Czy to spotkanie ma przełamać takie stereotypy dotyczące kobiet w biznesie i dać im taki drogowskaz, jasny znak, gdzie powinny pójść, którą drogą, że po tym spotkaniu taka szara myszka, która gdzieś snuje plany odnośnie swojego biznesu, będzie w stanie się jakoś przełamać, wykonać pierwszy krok? No mamy nadzieję, że tak będzie, bo po to są takie spotkania. Połączenie warsztatów, szkoleń i takiej trochę chwili dla siebie. No mamy nadzieję, że po naszych spotkaniach coraz więcej pań działa i tworzy własne biznesy, także no taką mamy nadzieję, że po prostu tak się stanie. Podsumujmy jeszcze raz, gdzie i kiedy i jakich gości możemy spodziewać się w najbliższe spotkanie. Na sam koniec, 8 marca Elephant The Club, 18 do 21. Gośćmi będzie Monika Pyrek, Maja Holzman, pani psychoterapeutka Alicja Jankowska i grupa coachingowa poprowadzi warsztaty. Zapraszała Maja Rudzka, koordynatorka projektu Przedsiębiorcza Kobieta. My również zapraszamy nie tylko panie. Te przedsiębiorcze i mniej przedsiębiorcze? Wszystkie. Tak, wszystkie panie. I zachęcamy również wszystkie panie, ale i nie tylko, do tego, aby usiąść przed odbiornikami w najbliższy piątek o godzinie 17. Znowu pojawi się szalony duet w składzie Sylwester Parowicz i Sandra Myszkowska. Także, szanowni państwo, warto być z nami. My już na dzisiaj żegnamy się. Szkoda, bo było słonecznie. Jeszcze byś potańczył, mieście. Co? Tak, jeszcze bym potańczył. Było słonecznie w naszym mieście. Mnie już się ściemniło, ale podobno Szczecin po zmroku także jest piękny. Także do zobaczenia, widzimy się w piątek. Do widzenia.